Dzień dobry. Temat tej lekcji to rozwiązywanie równań. Będziemy się zajmować rozwiązywaniem takich równań, jakie wcześniej tylko układaliśmy. Spójrzmy na pierwszy przykład. Mamy takie najprostsze równanie. 8x równa się 24. My chcemy znaleźć to, ile wynosi x, nasza niewiadoma. Ile wynosi nasza niewiadoma? Mamy 8 razy nasza niewiadoma, a my chcemy tylko jedną. To znaczy, że musimy obie strony podzielić przez 8. I ja tutaj robię taką kreseczkę i zaznaczam właśnie to działanie, które będę wykonywać. Będę dzieliła przez to, co stoi przy x, czyli przez 8. Ale ważne jest to, że będę dzieliła zarówno tę stronę równania, jak i tę. Muszę obydwie liczby podzielić. 8x podzielić na 8. Może jeszcze na początku sobie rozpiszę w ten sposób. To się równa 24 podzielić na 8. No niech będzie tak. Czyli co nam tutaj powstało? 8x podzielić na 8 to jest 1x. I 24 podzielić na 8 to 3. I zwróćcie uwagę, że my rozwiązujemy równania w taki sposób, że wszystko piszemy pod spodem. Każdy kolejny krok, każde kolejne działanie, każdy zapis jest pod spodem. Nie możemy napisać czegoś takiego, że to się równa i to się równa. Nie. Musi być zachowana taka kolejność, znak równości pod znakiem równości. Drugi przykład. Tutaj pojawiło nam się x plus 5 równa się 10. I my w rozwiązywaniu równań zawsze dążymy do tego, żeby niewiadome były po jednej stronie znaku równości, a liczby były po drugiej. I taki właśnie porządek musimy tutaj sobie stworzyć. Przeszkadza nam piątka. Nie chcemy tej piątki koło x, bo chcemy, żeby x był po jednej stronie, a liczby po drugiej. Więc ja tą piątkę wyrzucam sobie na drugą stronę równania. No dobrze, ale takie wyrzucenie na pewno jeszcze z czymś się musi wiązać. Ano wiąże się z tym, że tak jak mieliśmy plus 5, to jak wyrzucamy na drugą stronę równania, to znak nam się zmienia. I nie będziemy mieli już plus 5, tylko będziemy mieli minus 5. Czyli tak, po tej stronie zostaje nam x, no i już równa się. Po prawej stronie była dziesiątka, ale doszła nam jeszcze piątka. Tylko, że nie plus 5, tylko minus 5. To jest ważne, że jak zmieniamy stronę, to zmieniamy też znak. I coś takiego nam powstało. No to już łatwo obliczymy x. Wiemy, że x to 10 minus 5, a 10 minus 5 to jest 5. No i jeszcze trzeci przykład, który tutaj zapisałam. 4x minus 5 równa się 15. No i znów mamy tą minus piątkę tym razem i też ona mi przeszkadza. Nie chcę mieć tutaj po tej stronie jej, dlatego że chcę mieć tu x i tylko x mnie interesują. No to wyrzucam ją na prawą stronę znaku równa się. Czyli zostaje mi tutaj 4x, a co się dzieje z prawej strony? Było 15 i 15 jest, ale uwaga, minus piątka, przerzuciliśmy ją na prawą stronę, więc zmieniła się ona na plus piątkę. No i teraz widzimy, że 4x to 20. Ale cały czas ja dążę do tego, żeby znaleźć x, a nie 4x. No to tak jak już robiliśmy w pierwszym przykładzie, dzielimy, żeby znaleźć x, dzielimy przez liczbę, która stoi przy tym x. Czyli w tym przypadku dzielimy przez 4. Jak 4x podzielimy przez 4, to zostanie nam sam x. A jak 20 podzielimy przez 4, zostanie nam 5. I kolejne trzy przykłady równań. Tym razem pojawia nam się ułamek. Mamy x plus 5 w liczniku, 3 w mianowniku i to się równa 4. Od razu jak widzę taki ułamek, no to chcę się go pozbyć, żeby sobie po prostu ułatwić, no bo to mi przeszkadza ten ułamek. Jak się pozbyć takiego ułamka? Jeżeli ja sobie pomnożę moje równanie, obie strony mojego równania, razy to, co jest w mianowniku, to ja się go pozbędę.
Zobaczcie, przecież jeżeli mamy taki tutaj osobno przykład, jeżeli mamy ułamek, na przykład 2/5, 2/5 i my 2/5 pomnożymy razy to, co jest w mianowniku, czyli pomnożymy razy 5. To co nam się stanie? To jest to samo, co 2/5 razy 5 pierwszych, czyli nam się poskracają te piątki. Zostanie nam 2. Czyli zostanie nam to, co jest w liczniku. I tutaj w naszym przykładzie zrównania ta sama zasada działa. Jak pomnożymy razy to, co jest w mianowniku, czyli razy 3, to pozbędziemy się tego mianownika i zostanie nam tylko to, co jest w liczniku. To znaczy zostanie x plus 5. Ale uwaga, jeżeli ja mnożę razy 3, no to muszę pomnożyć wszystko. To znaczy, że zarówno tę stronę równania, jak i prawą. Więc 4 razy 3 muszę tutaj zrobić, żeby była zachowana ta równość. No to co? 4 plus 5 to jest 12. No okej, już jestem blisko rozwiązania, tylko jeszcze ta piątka mi przeszkadza. Znowu piątka. Plus 5 nie pasuje mi po tej stronie, więc wyrzucam ją na stronę prawą. To znaczy, że po lewej zostaje mi piątka, a po prawej muszę od dwunastki, uwaga, odjąć 5, bo zmieniłam położenie tej piątki. Więc muszę zmienić znak. Czyli mój x wynosi 7. To teraz zajmijmy się przykładem piątym. X plus 1 trzecia x równa się 8. No dobrze, my możemy dodać x do 1 trzeciej, bo to jest 1 plus 1 trzecia x. Ale znowu mam ułamek i no, ja nie lubię ułamków, bo wydają się trudne, więc chcę je zlikwidować. Mogę je zlikwidować, oczywiście. Tak samo jak w przykładzie czwartym. Czyli muszę pomnożyć razy to, co stoi, razy tą liczbę, która znajduje się w mianowniku. Czyli będę mnożyła razy 3. I teraz uwaga, będę mnożyła razy 3 wszystko. To znaczy wszystko to, co jest oddzielone jakimś znakiem. Ile tutaj mam elementów? Mam x, mam 1 trzecią x i mam 8. Tak? Tu wszystko mamy oddzielone plusem albo znakiem równości. I każdy z tych elementów będę mnożyła razy 3. To znaczy, że tutaj będę miała 3 razy x dodać. Będę mnożyła razy 3 1 trzecią x. A może zapiszę w ten sposób. I będzie się to równało 8 razy 3. Zapisałam te działania. No to co? 3x. Tutaj wiemy, że nam się trójki poskracają, czyli zostanie nam sam x. I to wszystko się równa 24. I teraz porządkuję, bo mam 3x plus x. Umiem uprościć takie wyrażenie, czyli dodaję do siebie x, zostaje mi 4x. I 4x równa się 24. No to już końcóweczka. Dzielę przez tą liczbę, która stoi mi przy x, czyli dzielę przez 4. Po lewej stronie zostaje x, a po prawej stronie 24 podzielić na 4 to 6. I równanie mamy rozwiązane. Teraz jeszcze zadanie szóste. Może ja tak troszeczkę je oddzielę, żeby nam się tu nic nie poplątało. I zaczynamy. Znowu mamy mianownik. Jak ja widzę mianownik, to od razu chcę się go pozbyć. Czyli, o zobaczcie, kolejny przykład, gdzie mianownik jest 3. Ok, czyli mnożę razy 3. I mnożę razy 3 wszystko, każde wyrażenie, które jest oddzielone jakimś znakiem dodawania, odejmowania lub równości. To znaczy, że całe tutaj to wyrażenie muszę pomnożyć razy 3, czyli znika mi mianownik, od razu wiem, że to jest to, co jest w liczniku, czyli 2x plus 4, bo się trójki skróciły. Tutaj dodaję jeszcze 5x razy 3, czyli 15x. I to się równa 1 razy 3. Jeszcze to muszę pomnożyć. I okej, wszystko, co trzeba było, to pomnożyłam. No to zajmuję się moim upraszczaniem. Widzę 2x i widzę 15x. No to dodaję do siebie te x, czyli zostaje mi 17x, dodać czwóreczkę, to się równa 3.
I teraz. Nie chcę mieć x po jednej stronie, liczby po drugiej stronie. Musi być porządek. No to tą czwórkę muszę wyrzucić do trójki. Jak wyrzucam, to zmieniam znak na przeciwny. 17 zostaje, 17x zostaje po tej stronie, ale po drugiej stronie jest 3, uwaga, minus 4. Czyli 17x to minus 1. No i już ostatni etap, czyli dzielimy przez liczbę, która stoi przy x, żeby mieć jednego x. X będzie się równał w tym wypadku minus 1/17. I to jest nasz wynik. Ten przykład to już naprawdę taki dosyć trudny, ale myślę, że jak zapamiętamy te kroki, które tutaj robiliśmy, które się powtarzają w tych równaniach, to nie sprawi to żadnego problemu. I zapisałam tutaj takie trzy zasady, o których musimy pamiętać, że przenosimy liczby i litery na drugą stronę z przeciwnym znakiem. Chcemy, żeby liczby były po jednej stronie, litery były po drugiej stronie znaku równości. Jeżeli robimy ten zabieg, że jakąś liczbę czy też literę przenosimy, zmieniamy jej stronę z lewej na prawą lub z prawej na lewą, to musimy pamiętać, że ten znak też się zmienia z plusa na minus albo z minusa na plus. Upraszczamy zapis, czyli jeżeli nam się pojawiają na przykład trzy razy, nam się powtarza ta sama niewiadoma, no to odpowiednio ją upraszczamy, czy też liczby do siebie też dodajemy, czy też odejmujemy. I dzielimy na końcu, zazwyczaj dzielimy obie strony przez liczbę, która jest przy niewiadomej. Czyli jak mamy 18x równa się 30, to 30 będziemy dzielić przez 18. Zawsze dzielimy przez tą liczbę, która stoi przy tym naszym x czy też innej literze. No i jeszcze pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy się pozbyć mianownika, no to musimy pomnożyć wszystko przez liczbę, która stoi w tym mianowniku, która jest w tym mianowniku, czyli tutaj w tym przypadku przez 7 i mnożymy każdy ten element, który jest oddzielony albo znakiem plus, albo minus, albo równości. Czyli tutaj mamy trzy takie elementy. Jeden element, drugi i trzeci. I każdy z nich musimy pomnożyć przez 7, nie tylko jeden. Przejdźmy teraz do zadania pierwszego ze strony 202 z podręcznika. Mamy rozwiązać równania. Ja wybrałam 4 z tego zadania i będziemy je rozwiązywać. Podpunkt B, 1 i 2 trzecie dodać y równa się 2 i 3 czwarte. No to ja proponuję na początku ułożyć sobie litery po jednej stronie, liczby po drugiej stronie. Czyli tutaj niech zostanie nasz y. Y będzie w tym miejscu. A tutaj zostaje 2 i 3 czwarte. Ale uwaga, będziemy teraz odejmować 1 i 2 trzecie. No bo tutaj była liczba dodatnia, no to jak zmieniamy znak, to automatycznie robi się liczba ujemna, czyli odejmujemy. No dobrze, czyli mamy już tak naprawdę sam y, tylko musimy obliczyć, ile on jest. Odejmowanie ułamków zwykłe. Wspólny mianownik. 3 i 4 to wspólnym mianownikiem będzie 12, czyli 2 i 9 dwunastych minus 1 i 8 dwunastych. To znaczy, że y po naszym odejmowaniu wiemy, że wynosi 1 i 1 dwunasta. Jest nasza odpowiedź. Przejdźmy do podpunktu D. Tutaj znowu chcę sobie zrobić tak, że x jest po jednej stronie, reszta liczb wyrzucam je na drugą. No dobra, tylko uwaga, tutaj jest minus x, no to minus x zostaje. Bo ten minus jest przyczepiony do x. Tak jak ten minus jest przyczepiony do dwójki, a trójka jest dodatnia, tylko plusa przecież my nie piszemy. No dobrze, czyli tu zostaje minus x. Po prawej stronie była minus dwójka i co się jeszcze zrobiło? Tą trójkę wyrzuciliśmy, to znaczy, że zmieniliśmy jej znak na minus 3. Więc minus x to się równa minus 2 minus 3, czyli minus 5. No tak, tylko że my nie chcieliśmy minus x, tylko chcieliśmy x. I żeby zrobić z minus x, to ja po prostu muszę pomnożyć przez minus 1 obie strony. Dlatego, że minus x razy minus 1 da nam x.
A minus piątka razy minus 1, ujemna razy ujemna, da nam dodatnią piątkę. Czyli zmieniły się znaki. Tutaj zmieniliśmy na plus, to tu też zmieniliśmy. Mamy nasze rozwiązanie. Przykład F. 1 siódma x równa się minus 2. Jak widzę ułamek, od razu pozbywam się mianownika, czyli mnożę razy to, co jest w mianowniku, czyli siódemkę. Jak pomnożę razy 7, to zostanie mi, te siódemki nam się skrócą, ta siódemka nam się skróci, zostanie nam sam x, 1x. I to się będzie równało, minus 2 też muszę pomnożyć razy 7, nie zapominam o tym. Czyli będzie mi się to równało minus 14. I szybko rozwiązane równanie, ekspresowo. Podpunkt i, 2 minus 2x równa się 5. Znowu, zostawiam po jednej stronie x, na drugą stronę wyrzucam liczby. Ale teraz zrobię coś innego. Teraz x-a wyrzucę sobie na prawą stronę. No mogę też tak. Zawsze wyrzucałam liczby na prawą, a teraz sobie x-a wyrzucę na prawą. Czyli tutaj zostanie mi 2 równa się 5, które było i uwaga, plus 2x. No bo był minus 2x, wyrzucam go na prawo, to zmieniam znak. No dobrze, ale jeszcze tutaj coś muszę zadziałać. Nie chcę tej piątki, no bo miały być liczby po jednej, a x po drugiej. No to wyrzucam tą piątkę na lewą stronę. Była dwójka i teraz piątkę wyrzuciłam, to znaczy, że zmieniam jej znak na minus 5. Znak równości zostaje, tutaj zostaje 2x. Upraszczam. 2 minus 5 to minus 3. Równa się 2x. To co teraz robiłam? Zawsze dzieliliśmy przez tą liczbę, która stoi przy x. Czyli dzielę przez 2. Minus 3 podzielić na 2 to minus 3 drugie, ale ja od razu zapiszę sobie już wyciągnięte całości, czyli minus 1 i 1 druga to się równa x. Zobaczcie, to jest nasze rozwiązanie. Tylko jakby mam zamienione strony. Nie wiadomo, mam po prawej, a liczbę po lewej. To nie ma znaczenia. Dlatego, że minus 1 i 1 druga równa się x, to dokładnie to samo, co x równa się minus 1 i 1 druga. No ale faktycznie zazwyczaj zapisujemy w ten sposób, ale to przecież możemy łatwo to zrobić. Po prostu zamieniamy stronami, bo to jest zupełnie to samo. I teraz już wiemy, ile wynosi nasz x z podpunktu i. Przejdźmy teraz do zadania trzeciego ze strony 202. Mamy zapisać równania w najprostszej postaci i je rozwiązać. Czyli na początku zajmujemy się takimi porządkami. 3 razy 5x minus 7 równa się 3. Od razu tutaj zauważam, że 3 razy 5x to jest po prostu 15x. I teraz tak, no dobra, jeszcze sobie przypiszę. Minus 7 równa się 3. Znowu, x na jedną, liczby na drugą. Przeszkadza mi minus 7. Pamiętamy o tym, że liczba ma swój znak. Ta ma znak plus, ta ma minus, ta ma plus. Więc razem z tym znakiem ją wyrzucamy. Jak ją wyrzucamy, to z minusa robi nam się plus. Czyli zostajemy, tutaj zostaje nam 15x równa się, tu była trójka i minus 7 zamienia się na plus 7. Ok, 15x to tak naprawdę 3 plus 7, czyli 10. No to teraz zostało mi tylko dzielenie przez to, co stoi przy x. Czyli dzielę przez 15. Oczywiście wszystko dzielę przez 15. Czyli tu mi zostaje sam x. 15x podzielić na 15 to jest 1, czyli x. I 10 podzielić na 15. A zapiszę sobie kreską ułamkową takie dzielenie. Teraz widzę, że mogę to spokojnie skrócić przez 5. Czyli x to tak naprawdę 2 trzecie. No dobra, podpunkt D. Od razu widzę mianownik. No to mnożę przez to, co stoi przy mianowniku. Wszystko mnożę razy 3. Zniknął nam tu mianownik, czyli zostało tylko to, co jest w liczniku. O, w ten sposób. A tu powstało nam 12. No dobra, i teraz muszę uprościć. Mogłam też na początku uprościć, że to jest 5x. No ale dobra. Już tak zrobiłam, to kontynuuję. Dopiero teraz upraszczam, że to jest 5x i to jest 12. No to co?
Standardowo dzielę przez to, co stoi przy moim x, czyli dzielę przez 5 obydwa wyrazy, czyli tu zostaje mi x, a tu będę miała 12 podzielić przez 5. Jak wyciągnę całości, to będę miała 2 i 2 piąte. Taki mój wynik. No to lecimy pod punkt F. Znowu mamy ułamki, ale na początku zajmiemy się tym upraszczaniem, czyli zostawię sobie, dodam sobie po prostu te x, bo tu mam 3 czwarte x, dodać 1 czwarta x. Wyrazy takie podobne, czyli możemy je ze sobą dodawać. 3 czwarte x dodać 1 czwarta x. 3 czwarte dodać 1 czwarta to 4 czwarte, czyli po prostu powstaje nam 1x. Cały x nam się zrobił. Była minus piątka, to minus piątka zostaje i się równa to 10. No i to teraz wiemy już, co robić. Minus piątkę wywalamy tu, zostaje x, a po prawej stronie 10 plus 5. I nasz x, nasz wynik to 15. Zadanie czwarte ze strony 202. Mamy znaleźć liczbę x, dla której wartość wyrażenia będzie równa 9. Wartość jakiego wyrażenia? W podpunkcie A mamy 1 minus 5x. Wartość tego wyrażenia ma być równa minus 9. Czyli to ma się równać minus 9. Ułożyłam równanie. I teraz szukam x-a. Szukam tego x-a, czyli po prostu rozwiązuję to równanie. No dobrze, zacznę od tego x na jedną, liczbę na drugą. Zostawię sobie to minus 5x po tej stronie, wyrzucę tą jedynkę, wyrzucę ją na prawą stronę. Czyli minus 5x, znak równości, było minus 9 i jeszcze jedynkę odejmuję, bo zmieniam znak. Czyli minus 5x to się równa minus 10. I teraz uwaga, co stoi przy x-ie? Przy x stoi minus 5. To ja od razu sobie podzielę przez minus 5. Jak minus 5x dzielę przez minus 5, to powstaje mi x. Minus 10 podzielić na minus 5, 2. Czyli znaleźliśmy tego x-a. Dla x-a równego 2, to wyrażenie jest równe minus 9. Sprawdzę. Robię takie sprawdzenie. SPR. Czyli tak jak my już umiemy obliczać wartość wyrażenia, czyli pod x podstawiamy dwójkę. Tego naszego z przykładu oczywiście. Mamy 1 minus 5 razy 2 i to się równa, no zobaczymy ile to się równa, po prostu obliczmy. 1, i uwaga, minus 5 razy 2 to minus 10. 1 minus 10, minus 9. Zobaczcie, to samo co miało nam wyjść. To samo, co było po tej stronie równania. Czyli dobrze rozwiązaliśmy. X jest równy 2. I to samo w podpunkcie B. Mamy znaleźć x, dla którego wartość wyrażenia 6x plus 7 tym razem jest równa 0. No dobra. X na jedną, liczbę na drugą. Czyli tu mi 6x zostaje, ale tą siódemkę wyrzucam do tego zera. Czyli do zera od zera będę odejmować 7. No to wiem, że to jest minus 7. I teraz co? Dzielę przez 6. Jak podzielę przez 6, to tutaj mam x, a tu minus 7 szóstych, czyli tak naprawdę minus 1 i 1 szósta. I znowu sprawdzamy. Sprawdzimy, czy dobrze to obliczyliśmy. Podstawiamy pod x minus 1 i 1 szósta. 6 razy, ja sobie podstawię tutaj ten ułamek mieszany, liczbę mieszaną, dlatego że będzie mi łatwiej po prostu to mnożyć. Minus 7 szóstych od razu będę miała i dodaję jeszcze 7. No i zobaczymy, ile to wyjdzie, czy wyjdzie 0, czy nie wyjdzie. Wiemy, że to jest to samo, co 6 pierwszych razy 7 minus 7 szóstych. No może jeszcze zapiszę, jeżeli ktoś ma wątpliwości. Czyli możemy ciach tutaj skrócić sobie te szóstki. Co nam zostaje? Zostanie nam minus 7 w liczniku i jedynka w mianowniku. Do tego dodajemy 7. Czyli mamy minus 7
jeżeli dodamy do minus 7 7, to faktycznie wyjdzie nam 0. To znaczy, że dobrze zrobiliśmy, ten x jest poprawnie policzony. I w tym filmiku to już koniec zadań z podręcznika, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze rozwiązali kilka przykładów, może troszeczkę takich trudniejszych równań, ale myślę, że nie będzie wcale problemu z nimi. 5x dodać ułamek x plus 1 podzielić na 6 równa się minus 1. Dobrze, jak ja widzę ułamek, to ja chcę się go pozbyć. I od razu pierwsze, co robię, żeby nie zapomnieć, to mnożę razy 6. I teraz pamiętam, że mnożę razy 6 każdy element. To znaczy, że 5x mnożę razy 6, ten nasz ułamek mnożę razy 6 i minus 1 mnożę razy 6. No to spróbujmy od razu w pamięci. 5x razy 6, 5 razy 6, 30, czyli mamy 30x. Tutaj wiemy, że skróci nam się ten mianownik, czyli zostanie nam tylko to, co jest w liczniku, czyli x plus 1 zostaje. I po drugiej stronie znaku równości mamy i minus 1 razy 6, czyli minus 6. Zajmuję się teraz upraszczaniem. No chcę sobie, mogę sobie tutaj uprościć, bo mam 30x i jeszcze 1x, czyli mam 31x-ów. To się równa, no ile to się równa? Minus 6 i teraz od razu sobie tą jedynkę przerzucam na prawą stronę, czyli minus 6 minus 1 jeszcze. Więc moje 31x-ów jest równe minus 7. Więc teraz, żeby obliczyć, ile wynosi x, muszę podzielić obie strony przez 31. Jak to zrobię? To będę miała wynik x równa się minus 7 trzydziestych pierwszych. I koniec, nic już się z tym dalej nie da zrobić. Podpunkt, drugi przykład. 2x minus 4 równa się 5x plus 2. Pierwsze co? X-y na jedną stronę, liczby na drugą stronę. No ja już z przyzwyczajenia x-y sobie ustalę po tej lewej stronie. To znaczy, że będę minus 5 przerzucać na lewą stronę i od razu wiem, że czwórka mi nie pasuje. Czwórkę będę znowu przerzucać na prawą stronę. Robię taką roszadę. Zostanie mi tu 2x i teraz minus 5, która była tu, staje się, 5x, które było tu, staje się minus 5x po lewej stronie. Po drugiej stronie, po prawej stronie równania była sobie dwójka, no to jej nie ruszałam. I teraz uwaga, była minus 4 po lewej, więc ja zmieniam jej stronę, to dodaję tą czwórkę. No dobra, upraszczam. Minus 2x minus 5x to minus 3x, a 2 plus 4 to 6. No i został mi ostatni zabieg. Dzielę przez minus 3, żeby dostać po lewej stronie x, a po prawej stronie 6 podzielić na minus 3 to minus 2. I równanie rozwiązane. Na koniec jeszcze równania do samodzielnego rozwiązania. Wypisałam tutaj 10 równań i jeszcze proszę, żebyście zrobili zadania z podręcznika. Pierwsze, drugie, trzecie ze strony 202 i jeszcze 120, 121 ze strony 253. Dziękuję.